Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem Shio, a to jest Amnezja, Mroczny Obłęd. Okej, okay. Skoro tu coś się spokojnie, coś sobie ładnie powiewa, to my jeszcze poszukamy tutaj skrzyni, dlatego że zwróciliście mi uwagę, że tutaj gdzieś jest skrzynia, której ja nie otworzyłem. Także, no cóż, zobaczę. Czy tutaj jest jakaś skrzynia? No tak niezbyt, nie widzę jej przynajmniej nigdzie tutaj w pobliżu. Nie wiem, może jestem ślepy, najwyżej mnie zabijecie. No, nieważne. Okej, okay, skoro tam już paruje, że tak powiem, to porównajmy sobie te dwie strony. Tu gdzie chodzi i tu gdzie nie chodzi. Tylko które to są strony? To jest też dobre pytanie, sekundka. Okej, okay. Tego pomieszczenia też nie lubię. Ono jest dziwne. Tu są wszystkie na górze. A tu... Nie wiem, być może... Chociaż nie wiem, wiecie co? Zobaczmy może... Albo nie. Weźmy to wszystko. Koło się zablokowało, aha. Aha. No dobra, aha, no tak, no bo tutaj jest dobrze. Czyli pierwszy jest tak, dobra, to spróbujemy to ustawić dokładnie tak samo jak jest tam. Czyli to na sam dół spróbujmy. Czy nie mogę tego szybciej zrobić? No nie szczególnie. Teraz, o. O. Dobra, czyli tak. Nie wiem, czy ja to w dobrej kolejności robię. Ten środkowy ma być najwyżej. Okej, okay, no dobra. Więc ten ma być nieco wyżej. Więc spuśćmy go na sam dół najpierw. Okej, okay, który to jest? Ten, okej. Okay. I on ma być nieco wyżej niż tamten. Tak? Jeszcze trochę wyżej. Dobra. I ten ma być najwyżej. Nie wiem, czy to tak mam zrobić, czy nie. No, działaj, cholerny. Co, on nie chce działać? Jakby w tą stronę już nie chciał. Czyli co, czyli działa, tak? Nie wiem, powiedzmy, że działa, dobra. Więc tutaj mamy, tutaj nie ma żadnego pomieszczenia, tak? Nie ma, okej. Okay. Więc otwórzmy sobie tutaj. I zobaczmy sobie, jakie tutaj mamy rzeczy. Tu jest to... to jest zablokowane, czy nie? Chyba nie. Nie jest, dobra. Czyli musimy to skorygować, żeby wyglądało tak samo jak tam. A tam... całe to na górze jest wciśnięte do dołu. No cóż, spróbujmy. Nie. W drugą stronę. Ej, czemu to się wyciąga? O. Chyba dopasowałem. Dobra. No czyli co, wszystko już działa? Kurna mać. Mało mi się to podoba, wiecie co? Bo jeśli tu mi teraz wylezie potwór, to będę osrany. Chcę tylko zobaczyć jedno, czy ta zębatka, która jest tutaj, ona tutaj dalej jest. Ale wszystko wskazuje na to, że to już działa. Chociaż nie jestem pewien co do tamtych śmiesznych kołowrotów. O tutaj. Nie jestem pewien, czy to dobrze ustawiłem. No nic, spróbujmy. Ciebie może troszeczkę do góry. O. Trzeba takie kliknięcie jakby. No! Co jest? Okej. Okay. O, kliknięcie. Nie wiem, nasłuchujmy tego kliknięcia.
To spróbujemy pociągnąć na górę. O, o, o. Było. Cholerne, jak ja tego nienawidzę. To jest takie denerwujące. No weź, że przesuwaj się. O, okej. Nie wiem, wydawało mi się, że... coś tam kliknęło, ale nie wiem. O, o, słyszałem. O! I co, i teraz jest okej? No i teraz powinno teoretycznie działać, tak? Ale nie działa. O! A proszę, naprawiłem. Co prawda prawie się zesrałem ze strachu, bo nie wiedziałem co się dzieje. Ale naprawiłem, jest miła muzyczka. A to znaczy, że możemy wychodzić już na zewnątrz. Hops. Wejście do cysterny. Okej, ta zagadka była dość dziwna. Ale skoro się udało, to się udało. I nie dyskutuję. Okej, czyli teraz teoretycznie to powinno działać, tak? No pewnie. Fajnie, dobra. Chociaż szczerze mówiąc... Oj. Jeszcze na dół. Most się zaciął, trzeba go pchnąć. What? Jak ja mam pchnąć ten most? W jakiś sposób? Mam rzucić w niego kamieniem czy coś? Nie, niemożliwe. A nie wiem, zresztą nieważne, idźmy tutaj. Co my tutaj mamy? Cysterna. No cóż, spróbujmy. To pewnie się bardzo, bardzo źle skończy, ale czemu w sumie nie? Czemu nie? Zawsze można spróbować. Jezu, co ja gadam. Nie, amnezja to zdecydowanie nie jest gra do metody prób i błędów. Jezus. Nie widzę tej gry, bo ona jest taka cicha i ona trzyma w niepewności. Aha. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Exactly. Cóż, Daniel, widzę, niewiele zrozumiał z tego gadania naszego przyjaciela. Jak mu tam było? Aleksander z Brandenburgu. On chyba dalej istnieje, bo w mojej głowie... Uff. Dlatego nienawidzę łazić po wodzie, bo ja zawsze mam dziwne wrażenie, że coś może w niej być. I zawsze jak włażę do wody, to mam takie głupie wrażenie, że coś lezie za moimi plecami. To jest już po prostu nawyk gracza amnezji. Chyba każdy tak ma, kto grał w tą grę. Nienawidzę po prostu plusku wody, to jest coś okropnego. Nie wiadomo, czy coś czasami nie spróbujecie zeżreć, jak będziesz próbował. O, widzicie? To jest taki kawałek, na który teoretycznie trzeba przeskoczyć, ale pewnie dlatego, że po tej stronie jest po prostu potwór. No, fajnie, słyszałem głos. Okej. Okay. Słyszę głosy. Ktoś... Wow. W komnacie słychać słaby pomruk. Jak mam się tam dostać? Czekam. Oj. Oj, oj, oj. Oj, wybaczcie. Już wracam. Okej. Okay. No nic, idźmy dalej. Mam nadzieję, że nie spowodowało to moje mini wyjście przypadkowe żadnych problemów z nagrywaniem. Shit. 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 Widzieliście to? Fuck, albo mi już coś się odpieprzyło, albo tam było coś niedobrego. Coś mogło spaść z góry w sumie. Też jest możliwe w jakimś stopniu. Jak ja mam się teraz dostać na górę? Nie wiem. Daniel! Daniel, kiedy jesteś denerwujący czasami. Ciężko powiedzieć, że tam czasami coś nie siedzi.
O Boże, dlatego nienawidzę tej gry, jeśli chodzi o sterowanie, bo to jest takie toporne, że to przeziębskie pojęcie. Nie idzie po prostu w jakikolwiek sposób wykaraskać się z miejsc, w które wpadłeś. Ale o tyle dobrze, że tutaj chyba nie ma potwora. Więc będzie można... Gorzej jak go zwabię. Wtedy będzie dupa blada po prostu. No, wejdź tam. Daniel! Daniel, no... Kurna mać! Jakie to jest denerwujące! Po prostu nienawidzę sterowania w tej grze, nienawidzę go. Bardziej mnie martwi to, że w tej komnacie jest... Słychać ten dziwny pomruk. Okej. Co to jest? Przekierowanie wody z kanału. Zaraz to zrobimy, ale... Zobaczyć notkę. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Mhm. Dobra, pewnie coś przyzwałem tym dziadostwem. O, shit! Ech. Dobra, coś złego na pewno przywołałem, bo wszystko zgasło. A jak wszystko zgasło, to to wcale dobrze nie wróży. Dalej słychać ten dziwny pomruk. Ja spróbuję się stąd wydostać. Oj. Psychika naszego Daniela nie wytrzymuje. Chociaż zaraz, zobaczmy jeszcze... Chcę być... Aha, w celnie znajdują się zawory, czyli to nie jest jedyny zawór. God damn it! Co najgorsze, nie mam już oleju. Oj. Chowaj tu, Daniel. O nie! Albo coś mnie pieprznęło. Zaraz, w ogóle jaki ja mam stan psychiczny? Wszystko w porządku. A mocno krwawie, ale zaraz to naprawimy. Czy to dlatego, że to jest potwór? Chyba nie. Chyba nie dlatego, ale strasznie mi się gibie ekran. O Jezus. Dźwięki tej gry są niby dobre, ale ja i tak pozostaję w przekonaniu, że ta gra jest zła i ona po prostu chce mnie zniszczyć. Czemu ja tu się nie mogę dostać? No nic, na razie to olejemy, bo wolałbym jednak nie schodzić do tej wody. Przynajmniej tej części wody. Dobra, tam już byliśmy, czyli musimy iść teoretycznie tam, tak? Au! Skakanie tej wody to chyba nie jest szczególnie dobry pomysł, bo już drugi raz skoczyłem i drugi raz się uszkodziłem. A tu z kolei mamy... Au, 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 au. Ta. Okej. Okay. Czyli ta para wodna mnie uszkadza. Dobra. No, co, przekręciłem? Aha, bo ten zawór po prostu likwidował tą parę wodną. Dobra. No więc idźmy tutaj. Tutaj teoretycznie powinien być drugi zawór, tak? Nie, tutaj jest zawór, ale jest też notka, także przeczytajmy ją. 8 I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. The inner sanctum flared with blue fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying, but Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently,
The orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Ja też mam bardzo złe przeczucia. Ale dobra. Spróbujmy to przekręcić. No, oczywiście standardowo wszystko nam wygasło. Dziwnie się zaczęło wszystko trząść czy coś. Ale my, jakby nie patrzeć, musimy wracać. Najgorsze jest przeczucie, że teraz tutaj może się pojawić potwór. O nie! I chyba tu jest. Ale nie jestem tego pewien. Wydawało mi się, że słyszałem jego głos. W sensie takie... jego bardziej powarkiwanie. W sumie nie wiem, jak to określić. Ciężko. Dobra, nie wiem. Teoretycznie widzę tam jakieś zawalone coś, po którym niby mógłbym przejść. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale spróbujmy. No! Jaka hałasu narobiłem. Aleksander, właśnie tam. Kurczę, czemu ty jesteś jaki... Ja pierdzielę. Co za okrutna niezdara po prostu. Nie potrafi wskoczyć na taki... kawałek terenu. Nie wiem. No to w takim razie ja nie jestem pewien, jak, w jaki sposób mam się tutaj dostać. Po prostu nie wiem. Nie mam pomysłu. Trzeba jakoś opuścić ten most, ale jak opuścić ten most? Nie wiem. Chyba, że... Znaczy tutaj raczej nie wskoczę, nie? Gdzie tam? Na co ty, chłopie, liczysz? No nic, musimy znaleźć jakiś, nie wiem... jakiś sposób na... na otwarcie tego, tak? Na to wychodzi. No cóż, spróbujmy z tej strony. Tu jest strasznie ciemno, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Tylko, że nie za bardzo też mam jak to zmienić, nie? Bo nie chcę marnować za bardzo tego sprzętu. Jezus, jakie mi się fazy w głowie robią. Daniel, ogarnij. O! Nie widziałem tego. Czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem? Woda wpływająca do komnaty wydaje dziwny dźwięk. Gdzie jest ta woda? Może ta woda niedługo to rozsadzi? Nie wiem. Też nie za bardzo rozumiem, co ja mam z tym zrobić. No dobrze, czyli tu byliśmy. Gdzie jeszcze byliśmy? Tu byliśmy, tam byliśmy i zostało nam to miejsce, ale jak? Jak ja mam to zrobić? Nie wiem, spróbujmy może poszukać tutaj jakichś, nie wiem, jakiegoś zaworu, który... Nie, to raczej tak nie działa. Nic mi raczej nie otworzy tego zwodzonego mostu, który tam jest. Kurczę, tak średnio wiem, co zrobić. Znaczy średnio, w ogóle nie mam pojęcia, co mam zrobić. Chyba, że gdzieś tu jest jakaś korbka, którą pominąłem, ze względu na to, że tu jest ciemno. Albo... muszę w to pieprznąć jakimś, nie wiem, kamieniem czy coś. Albo, nie wiem, poustawiać kamienie. Chociaż nie, bo tam jest... zobaczcie, tam jest ten... łańcuch. Może jak rzucę w łańcuch. O! Działa. No dobra, spoko. To idziemy. Jak działa, to myślę, że nie będzie problemu z dojściem. Hops. Czy no... powiem tak, względnego problemu nie będzie z dojściem, bo problem jako taki będzie. Okej. No i co? Jesteśmy. Wychodzi na to, że dotarliśmy. A to już jest końcówka odcinka praktycznie. And Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Czyli coś się ostrego zaczęło. Przykrywanie wody z kanału. Wkręcimy.
błysnęło. Błysnęło, ale cóż. My, jako zwiedzacze dzisiaj... O, proszę, co tutaj znalazłem. Chciałem już kończyć, a tutaj proszę. Oliwa. Dobra. Jeśli chodzi o nasze zwiedzanie, nasze podróże w grze Amnezja Mroczny Obłęd, to jest koniec tego odcinka. Wybaczcie, że on trwa tylko te 20 minut, ale jakoś nie czuję się na siłach, żeby iść dalej. Ja w ogóle coś czuję, że ten początek, to wyjście z kanału może stać się no zwyczajnie czymś, ja wiem, początkiem czegoś większego. Także na razie dajmy sobie z tym spokój. W kolejnym odcinku się spotkamy, będziemy mieli kolejne 20 minut przed sobą. Tymczasem trzymajcie się, dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia. I pa, pa.